Cześć, tu Agnieszka Zielińska, twój skin ekspert i trzeci, mam nadzieję, ostatni odcinek ślimakowej sagi, choć to wcale nie oznacza, że moje ślimakowe piekło wiedzowe właśnie dobiegło końca. I już tłumaczę, co autor ma na myśli. Jak pamiętacie, w drugiej części pokazywałam wam, jak bardzo ten ślimak pokazał rogi, bo pokazywałam wam laboratorium, moje mini laboratorium, jak wygląda kwestia stężenia procentowego roztworu i że wrzucenie roztworu o danym stężeniu do innego roztworu, do emulsji takiej jaką jest kosmetyk, może kompletnie zaburzyć to stężenie, zmienić po prostu to stężenie. Rozmawiałam na ten temat z biotechnologiem, rozmawiałam na ten temat z safety asesorem, osobą, która odpowiada za współpracę z firmami, za wprowadzenie we właściwy sposób kosmetyków. I te osoby potwierdziły moje myślenie, czysto chemiczne, więc jakby trudno zarzucić tutaj brak logiki. Natomiast rzeczywiście być może biotechnologicznie wyglądało to inaczej. Nie, biotechnologicznie wygląda to mniej więcej w ten sposób. No i wydawałoby się, że sprawa jest prosta, że większość firm w tym momencie nie do końca mówi prawdę, że trochę nagina w marketingowych deklaracjach cały przekaz. No i nie do końca. No i nie do końca i wychodzi na to, że powinniśmy spojrzeć na marki ze ślimakiem na zasadzie marki azjatyckie. Jakaś tam część, nawet nie wszystkie marki, ale jakaś tam część marek azjatyckich versus reszta świata. I mówiąc o tych markach azjatyckich, mam tu na myśli dwie marki, Mizon i Holika Holika, które w składzie mają na pierwszym miejscu Snail Secretion Filtrate, czyli wyciąg ze śluzu ze ślimaka, nasz SSF. A Mizon do tego, bo oto on deklaruje 92% śluzu ze ślimaka, Mizon nie ma w ogóle wody w swoim preparacie, w swoim składzie. Co de facto oznaczałoby, z punktu widzenia biotechnologicznego, że całość substancji rozpuszczalnych w wodzie w jakiś sposób, chemia, jest rozpuszczona w śluzie ze ślimaka. Co może oznaczać, ja nie mam stuprocentowej pewności, dlatego jestem ciągle w wiedzowym ślimakowym piekle, że ta marka mówi prawdę. Nie wiem, co na to producent, bo polski dystrybutor się do mnie nie odezwał. Być może w ferworze 1 listopada gdzieś mój mail umknął. Ja przyznaję, nie miałam też kiedy podrążyć tematu. Jeszcze inny dystrybutor, właściwie producent też się do mnie nie odezwał, ale to już inna broszka. Być może zrobię z tego dla własnej przyjemności mój odcinek 4 sagi, żeby to nie była trylogia, a saga. Ale jakby przejdźmy do konkretów i przejdźmy do tego, co nam się tutaj dzieje, bo z jednej strony mamy te dwie marki azjatyckie, które rzeczywiście Holika Holika też ma na pierwszym miejscu Snail Secretion Filtrate, później gdzieś dalej się pojawia woda, ale bardzo daleko w składzie, więc możemy podejrzewać, że to są te dwie marki, które bazują przede wszystkim na śluzie ze ślimaka. Reszta marek jest taką grupą już typową, można powiedzieć, jeżeli chodzi o biotechnologię, czyli mamy wodę, składniki, emulgatory, emolienty, składniki aktywne, etc., etc. Tak, mała dygresja jeszcze ode mnie. Słuchajcie, jeżeli komuś się uda znaleźć, albo jak ja znajdę, tak na dobrą sprawę, dojście do azjatyckich biotechnologów i sposób na wyrwanie z nich wiedzy, to ze ślimakowego, wiedzowego piekła znajdę się w ślimakowym, wiedzowym i w ogóle biotechnologicznym niebie, ale to taka dygresja. Dobra, co nam daje ta wiedza, którą mamy? Mówi nam, nie chcę powiedzieć, że dalej nic nie wiemy, bo wiemy, ale mówi nam przede wszystkim to, że żeby wybrać odpowiedni produkt, musimy spojrzeć na skład i szukać zgodnie z zasadą, o której już wspominałam, czyli top 5 składników i w tych top 5 musi się znaleźć SSF, czyli Snail Secretion Filtrate. Nawet jeżeli się znajduje, ja zaraz wam powiem, w których markach tak jest i powiem konkretnie, które marki są warte zainteresowania, co do których mam duże wątpliwości, to nawet jeżeli mamy w top 5, to trzeba spojrzeć na resztę składu. Ja to zrobiłam. I weryfikując resztę składu, możemy sprawdzić,
na ile ten skład rzeczywiście pozwoli naszemu ślimakowi na reakcję z warstwą rogową na skórkę, bądź może przy dobrych wiatrach z głębszymi warstwami tutaj warstwy rogowej i na skórkę, właśnie po to, żeby mieć ten efekt, którego oczekujemy. Jeżeli skład jest bardzo mocno emulgatorowy, bardzo mocno emoliencyjny, to może być zbyt duże działanie okluzyjne, w związku z tym de facto tego działania nie będzie, pomimo wysokiej zawartości procentowej, ilościowej w składzie INCI. To jakie marki? Już mówię. Patrząc na składy, analizując dużą ilość marek, słuchajcie, no ponad 10, nie wszystkie pewnie udało mi się też przeanalizować, to jest straszna ilość czasu, straszna ilość składników, ale te, które najczęściej się pojawiają, top 5 mamy następujące marki. Mizon, Holika, Holika i to są marki, które mają na pierwszym miejscu SSF. Następnie mamy It's Skin, Endocare, mamy Orientane, mamy Visplantis, mamy Snails Garden i mamy Elicinę. Czyli mamy 8 marek, musiałam się wspomóc tutaj notatkami, 8 marek, które mają w top 5 śluz ze ślimaka. Odpadają nam marki, o które pytałyście, Selvert, odpada nam Clarena, odpada nam Foam Pulach. To są marki, które mają ten skład dalej, dużą ilość składników dodatkowych, takich konsystencjotwórczych, rozpuszczalnikowo-konserwujących, w związku z tym tak trudno stwierdzić, czy rzeczywiście ten śluz ze ślimaka ma tam szansę się przebić w tych konsystencjach. Jeżeli przeanalizujemy składy dalej, czyli spojrzymy na to, co dodatkowo oprócz tego ślimaka jest, to właściwie patrząc od dołu, tak, czyli mamy tą listę, dobrze byłoby ją mieć napisaną, no dobra, to jeszcze raz. Zostaje nam dalej Mizon, Holika, Holika, It's Skin, czyli azjatyckie, zostaje nam Endocare, hiszpańska marka, pamiętacie, ja wspominałam, że Hiszpanie to byli też, to była ta druga odnoga po Chilijczykach, którzy wprowadzili śluz ze ślimaka do swoich, do kosmetyków i to oni zrobili jako jedyne jak na razie badania kliniczne, oczywiście sponsorowane przez markę, ale są potwierdzające działanie. Sama też przetestowałam Endocare na swojej skórze, zresztą nie tylko mojej, moich klientek, rzeczywiście tutaj to działanie jest. Być może mocniejsze, być może intensywne będzie w Mizonie czy w Holice Holika Holika. Zobaczymy, sprawdzimy. W każdym razie mamy te cztery marki, plus polska Orientana. Ma całkiem niezły skład, ma dość wysoko śluz ze ślimaka, jest dobrą, ekologiczno-naturalną alternatywą. Pozostałe marki, wszystkie te pierwsze cztery, one mają dość dużo chemii. Dość dużo tej chemii, no chemii, chemia jest w ogóle wszystkim tym, co jest w kosmetyku, ale tej chemii, która jest, może być źle widziana przez niektórych, typu konserwanty, emulgatory, rozpuszczalniki, etc., etc. To jest potrzebne, żeby zrobić dobry produkt, Azjaci się z tym nie patyczkują, dodają. Marki, które mamy na końcu, to jest Visplantis, który ma dobry skład, wysoko ma śluz ze ślimaka, ale sami deklarują w kremie 4%, więc jeżeli ktoś szuka mocnego stężenia, tego się tutaj nie doczeka, ale krem na pewno swoje działanie mieć będzie. Marki, które są na samym końcu, Snails Garden Cosmetic i Elicina, to są marki, które, powiem szczerze, subiektywnie, to jest moja subiektywna ocena, budzą moje największe zastrzeżenia, wątpliwości i jakiś taki brak wiarygodności i zaufania. I nie dlatego, że mają słaby, dobra, trochę skład, trochę nie skład. Elicina ma SSF na pierwszym miejscu, Snails Garden ma na drugim miejscu. To jest ta marka, która deklarowała 100% czystego śluzu ze ślimaka, nie filtrat, ale w składzie jest Snails Secretion Filtrate, więc tu mamy jakiś rozjazd. Natomiast przy Snails Garden ten skład pozostawia trochę do życzenia. Przy Elicinie to, co mnie wkurza tak na dobrą sprawę, to jest to, że ten skład jest niewiadomy. Oni deklarują 80% śluzu ze ślimaka, 20% pozostałe składniki. W jednej informacji znalazłam, że jest tam parafina,
co do której ja nie mam wątpliwości, aczkolwiek ona działa silnie okluzyjnie, więc ona nie pozwala skórze na swobodne funkcjonowanie, więc automatycznie ten śluz ze ślimaka niewiele tam może na, tak na dobrą sprawę zdziałać, mimo że teoretycznie jest go dużo. Paradoksalnie możemy zobaczyć później pozatykane pory czy problemy z wypłukiwaniem lipidów przy parafinie, ale to jest odrębny temat. Natomiast znalazłam na wpisie z 2011 roku, więc trochę odległym, ale znalazłam skład, zdjęcie ze składem INCI. No jest tych składników dużo więcej niż to, co Elicina w tym momencie na swojej stronie podaje. Mało tego, jest tam kilka parabenów, w tym jeden, który jest niedozwolony przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską. Szczerze, mam problem z tym, że to jest strona, gdzie ciężko jest, w ogóle marka, gdzie ciężko jest znaleźć skład INCI produktów. Pozostałe już same umieszczają na swojej stronie. Można je znaleźć na różnych stronach sprzedających kosmetyki, czy na blogach, etc. A tu się wszyscy trzymają tej jednej deklaracji 80% śluzu ze ślimaka, 20% pozostałe składniki i one są jeszcze procentowo rozpisane, ile rzeczywiście teoretycznie tam jest, po to, żeby się to razem do 100% kremu zgadzało. Ale to nie są stężenia, a w kosmetykach mówimy o stężeniach też produktów, a nie tylko o składzie ilościowym. Trochę mi tutaj pachnie marketingową ściemą. Nie dowierzam, ale to jest, tak jak przyznaję, na razie moja subiektywna ocena. Jeżeli ktoś znający Elicinę ma ochotę ze mną na ten temat porozmawiać, ja jestem otwarta. Jeżeli zmienię zdanie, to nawet jestem skłonna to odszczekać na wizji, nawet na live. Podsumowując, żebyście wychodziły z mojego filmu już 11-12-minutowego z pełną wiedzą, marki, którymi warto się zainteresować na 100%, jeżeli chodzi o ślimaka. Przestrzał, rozstrzał cenowy jest dość duży i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mizon, Holika Holika, It's Skin, Endocare, Orientana, Visplantis. To jest kolejność dowolna. Każda z tych marek będzie miała działanie obiecane przez producenta, jeżeli chodzi o dany kosmetyk. Życzę Wam udanych stosowań kremów ze ślimakiem, tak na koniec. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości, z czymś się nie zgadzacie z tym, co ja powiedziałam, to oczywiście jestem do dyspozycji na stronie internetowej www.skinexpert.com.pl, na fanpage'u SkinExpert, na grupie SkinExperta. Mam zdrową, piękną skórę ze SkinExpertem. Ja mam nadzieję, że temat jest wyczerpany. Ja temat będę drążyła, jeżeli będzie potrzebne uaktualnienie, to je zrobię. Natomiast na chwilę obecną sagę o ślimaku, o śluzie ze ślimaka kończę. Tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Twój SkinExpert.